Dzisiejsze nasze spotkanie to jest taka szczególna forma przywołania w pamięci tych, którzy na służbie odeszli do Pana, pełniąc posługę do Ojczyzny, ale zarazem moi drodzy przynosili ich także życie jako dar ofiary tych, którzy pozostali. Przynosi za sobą niesamowite wrażenia, niesamowite skutki.
Dowódcą załogi był pułkownik, instruktor, pilot Henryk Bauer. Z nalotem powyżej 6000 godzin. Bardzo dobry instruktor. Szkolił mnie na tym samolocie. A szczególnie zwracam uwagę, żebym się nauczył czysto latać, bo ten samolot wymaga precyzji. Całe życie i cały swój dorobek poświęcił na naprawdę wojskowy, na rzetelne wykonywanie swojego zawodu. Pułkownik Tadeusz Lot, niedawno przeszkolony na NF-12, skończył kurs drugiego pilota. Ja osobiście z nim wykonywałem loty do Norwegii. Lataliśmy po krowę, bo Norwegia nam kiedyś dała w darze. Tysiąc krów, które musieliśmy tu przywieźć do kraju, ale te krowy się nam nie przyjęły, bo te krowy w specjalnych warunkach żyły, poiły się z kranu, prawda? U nas to jeszcze chłop nie wiedział, że tak można poić krowy, z wiadra nie chciały pić. Krowa się nie przyjęła, ale to nie ważne. Też bardzo dobry oficer w ramach nagrody został przeniesiony, prawda, na samolot N12. Samolot N12 wtedy wykonywał loty już po całym świecie w ramach kontraktu z lotem. Nawigator, pułkownik Jan Kowal. To mój przyjaciel. Też miał bardzo trudne życie. Pierwsza żona zmarła na skutek błędu lekarskiego. Nie na tą chorobę leczyli. Druga żona wspaniała, Henia, robiła co mogła, żeby jakoś począć się z tej swojej tragedii. Pozostawił małą córkę, no i syna już dorosłego. Tragedia. Jerzy Grzywalski, pułkownik, technik, wysportowany człowiek, latający na wielu samolotach. Bardzo dobry kolega. Często z nim jeździłem na obozy kondycyjne w górach. Ja trochę słabszy zawsze byłem. Po tych górach się nie umiałem tak spinać. Pomagał, prawda? Jakoś zaliczył te spinaczki, prawda? I jakoś się przygotował, prawda, do egzaminu tam końcowego ze sprawności fizycznej. Kapitan Janusz. I ta osoba stała się dla mnie bliska, bo ja jestem lewy, ale mam na imię, więc dalej, inżynier bardzo dobrze wyszkolony, znający sprzęt niesamowicie. Też pozostała tragedia bardziec. Niesamowite. Młodszy chorąży Kazimierz Krupa. Radiotelegrafista. Głos jego słyszalny był na całym świecie, z każdego zakątka, bo nasze samoloty musiały meldować, gdzie są. A on przy pomocy swojej radiostacji przesyłał miejsce, gdzie jesteśmy, co robimy. Z Kazimierzem Krupą byłem razem na wczasy, spotkali się przypadkowo w Darłowie. Mieszkaliśmy na jednym piętrze. Nasze żony się zaprzyjaźniły. Wspaniały kolega. Bardzo cichy, spokojny, ale znający swój fach bardzo dobrze. Adam Rybak. To jest właśnie taka też tragedia. Człowiek, który miał jutro odejść do cywila po swoich służbach. Zasłużony mechanik. Ostatni lot jego życia. W jednej chwili. Wszystko się skończyło. Takie życie. Czy pominają kogoś? Chyba nie. Cześć ich pamięci. Władca świata bez granic, ze śmierci drwi w twarz.
życiu głośno śmieje. Rąkę do nieba spaca, przestrzeń ma za nic. Smutki mu z czoła pędzwieje. Jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło tchnie. Już ginie pośród mur najśmielszych orłów niebo. Tyczny ślad niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dmie. Jesteśmy od Ikara mędrzy od tysiące lat. Czasami silnik płonie, ogień żre i pali. Przyczajony śmigło przetnie spadochronu śliską nić. Męczy się mózgi dłonie, serca piersia kwalą. Bośmy młodzi, chcemy zwycięstw, chcemy żyć. A jeśli z nas ktoś legnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, bo cóż, że spadła któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. A tych, co pozostali, trwoga nie przenika. Radość skrzydła nam rozwija, nie przeraża śmigieł krzyż. Nigdy nie ścichnie w dali mocny głos silnika. Lecieć, a nie dać się mijać, zawsze wspysz. Zawrót gorgoczy, śmiały i linny chwycie i wyrównanie, aż się zgięły kwiaty jasne, krąg ziemi oszalały, ginie w błękicie pięć części świata za ciasne. Lecz w górę znaku nasz nie trzeba wcale słów, skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka orła, mamy hart, my polski czujna straż, husar i dawnych głów. Nie ścichnie nigdy w dali głos silnika, hej na start! Szanowni Państwo, tu i teraz trzeba to głośno powiedzieć. Inicjatorem i budowniczym tego pięknego obiektu jest ksiądz dobrodziej Władysław Palmowski. Należy mu się szczere słowa uznania i szacunku. W imieniu lotników wojskowych i cywilnych pragniemy uhonorować księdza statuetką bogini zwycięstwa, która jest patronką ludzi wygrywających, zwycięzców. Niech tak zawsze będzie. O wręczenie statuetki poproszę naszego starszego kolegę Benka i prezesa Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa imieniu lotników cywilnych. Proszę bardzo, proszę księdzu wręczyć. Stowarzyszenie jest i pamięć, to jeszcze są żywi ludzie. Bóg zapłać wam za ten dar. Przyjmuję go jako szczególny znak, bo to jest znak od was, konkretnych ludzi. To nie jest coś, że z urzędu ktoś tam wypisał i dał. To jest dar serca i za ten dar serca mam wielki, wielki Bóg zapłać. Bóg zapłać go jeszcze raz. A teraz zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia. Lotnika tango, którym jest zaklęta i wiara w szczęście i w przeszłości sny. Ta droga miłość każdemu jest święta, pociecha sławy, uśmiechy i łzy. No, no, no. Nie bądź zazdrosna, o tango dziewczyno, oto nam wspólne szacuno łączy nas. Do ciebie wrócę, jeżeli nie zginę,
czeka cierpliwie, aż nadejdzie czas. Lotnika tango, którym jest zaklęta i wiara w szczęście, i przeszłości sny. Tak droga miłość każdemu jest święta, pocieka sławem uśmiechy i łzy. Do ciebie wrócę, jeżeli nie zginę. Czekaj cierpliwie, aż nadejdzie czas. Lotnika tango, którym jest zaklęta i wiara w szczęście, i przeszłości sny. Ta droga miłość każdemu jest święta, pocieka sławy, uśmiechy i łzy. Dom, 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 dom. Oh.